pomocy! Hola, mijo. Wiesz, że na wiecu będzie mój ulubiony food truck? Szukaj logo z wielkim grosem. Okej, okay. Dzięki, spróbuję się. A właśnie, mamo! Już po nim! Przygotuj się na cierpienie! Bierzcie ci się do grobu? Mogę pomóc! Zapłacisz za to, gnojku! Nie zatrzymamy tego auta! Przysięgam! Jestem tym samym! Nie rozumieją mnie! Mam nadzieję, że tych zbiegów nie zostało już zbyt wielu. Sukin! Ja! Przepraszam, rozłączyło nas. Mówiłaś, gdzie jest świetny gyros. Okej, okay, dzięki, spróbuję się. A właśnie, mamo, chciałem zapytać, bo zawsze wiesz, co się dzieje w Harlemie. Słyszałaś o undergroundzie? Tak. Dewastują nieruchomości należące do Roxxon. Werbują miejscowe dzieciaki. A co? Nie próbowali cię wciągnąć w swoje porachunki? Nie! Spider-Man! W samochodzie, że tak ryzykowali. Chcę już tylko wrócić i oglądać. Słyszysz mnie? Pytałam, czy Underground chcecie zwerbować. Nie, nie! Wujek Aaron mi o nich powiedział. Bo wpadłem na niego na stacji metra obok naszego domu. Wiesz, że tam pracuje?
Nie. Nie chcę, żebyś się z nim spotykał. Ale ty i tata nie powiedzieliście mi, dlaczego miałem przestać się z nim widywać. Wcześniej ciągle do nas przychodził. Niech sam ci to wyjaśni. Jeszcze chwilę! Przepraszam, mam urwanie głowy. Spoko. Idź ratować świat. Jeden głos za drugim. Jesteś moim ulubionym synem. Mam ostrą konkurencję. Kocham cię. Pa! Strzela się sami! Pojedynkę wszystkich nas nie pokona! Będzie bolało, Spider-Man! Chyba wezwali kumpli! Leżeć, pająko! Teraz nikt... Padulwa! Nawet Spider. Czy ktoś wezwał posiłki? Kurde, muszę pomóc. Zobaczysz, co potrafimy. Naprawdę nie lubimy czekać. Nie! Lamazaro, na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj! Dlatego chciałaś się spotkać tutaj. Tak się śpieszyłeś, że chciałam zwiać. Zaklinowało się, pomóż. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było... No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy. No. A ten, co chcecie włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick, już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w Roxxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. Konkurencja, co? Wiesz, wiedzą, jak mnie podejść. Chcą, żebym kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta energia zbawi świat! Kocham mój nerdofanklub. O, zgadnijcie, kto dzwoni. Roxxon. Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Ciąg Fibonacciego. Ta. Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No.
Myślisz, że wciąż jest na wystawie w naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Co? Coś się stało z Rickiem? Kłócicie się albo... Nie. Nie, Miles. Finn. W porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej, następnym razem porozmawiajmy bez tajemnic. Żadnych sekretów, okej? Ta. Może. Jak będziesz na czas. Widzimy się, gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Po gimnazjum nie było wesoło. Finn poszła do liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być w kontakcie, ale... Ech, liceum to zupełnie inny świat. Ach, dobrze było się spotkać z Finn. Powinienem znaleźć resztę kapsuł czasu, ale to później. Muszę wrócić przed wiecem mamy. Mógłbym użyć tego mojego superbiletu. Telefon jest, kartę do metra jest. Masz klucz do domu? Tak, mam. No chodź, bo się spóźnimy. No, ej, stary, nawrzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż go masz na sobie? Tak, no wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. Właśnie dlatego uwielbiam mieszkać w Harlemie. Targi uliczne, najlepsze jedzenie w mieście i świetna muzyka. No, jest w porządku. O, to by się nadało do mojego ostatniego kawałka. Muszę wrócić do miksowania. No, najwyższy czas. Co sądzisz o Rio Morales? Zagłosujesz na Nadal nią? Ciężko mi myśleć o mamie jako polityku. Odkąd pamiętam, była nauczycielką. Podobne kompetencje, nie? Kierowanie ludźmi, edukowanie i pilnowanie, żeby niczym w siebie nie rzucali. Super to wygląda! Nie ma za co. O! Sorry. W przyszłym semestrze muszę pójść z tobą na język migowy. Już praktycznie opanowałem espanol. A, si? Desde cuando? Gloria! Hej! Cześć, Miles. To moja dziewczyna Steph. Właśnie została wolontariuszką FIST. Miło cię poznać. Pewnie będziemy się widywać w domu opieki. Skoro o tym... Ty dostaniesz coś dopiero po przerwie zimowej. Jak będziemy otwarci. Co? Jak to? A nic, nieważne. Ciesz się wiecem mamy. Zadzwonię po świętach. Miły chłopak. To co, idziemy na wiec? Pewnie. Chętnie zapomnę o problemach. Pastelillos! Moja babcia ciągle je robiła. Zamawiacie coś? Nie, dziękuję. W przyszły czwartek będziemy w parku CJ Walker. Wpadnijcie. Oto pański. Thank you.
zakończonym Roxon Plaza, gdzie kandydatka na radną Rio Morales protestuje przeciwko obecności Roxon w Harlemie. Morales oskarża korporację o wypieranie... Wuje Karon! Ciebie się nie spodziewałem! Ulotnij się, zanim zobaczy mnie twoja mama. Kto to? Przyjaciel, Ganki. Pomaga mi z takim pajęczym projektem. Aha. Masz o niego dbać. Zrozumiano? Staram się, ale to niełatwe. Stoję tuż obok. Bawcie się dobrze. Ej, powiedziałeś mu? Sam się domyślił. Opowiem ci wszystko w domu. Cieszymy się. Powodzenia, pani Morales. Dziękuję ci. Ej, Roxon chce naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Dobry wieczór, sąsiedzi. Ta okolica tyle straciła, gdy Roxon zrównał z ziemią ten teren. Hej, w porządku? Ta, po prostu na... Tu była lodziarnia Pałka. Mój tata na tamtym wiecu. Gdzie sprzedawali najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I żłobek Junipero. Będzie dobrze, stary. O twoją mamę troszczy się wiele osób. Kościół świętej Teresy, którego chór wypełnił pieśnią całą okolicę. Jesteś Spiderem. A teraz Roxon przewozi przez miasto Nufon swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. To wiadomość dla Roxon. Człowiek, który wami kieruje, Simon Grimmer, to zabójca. Ta plaza jest świadectwem wszystkiego, co robi. Nie pozwolę jej otworzyć. Underground nie pozwoli. Mamy tu problem. Spokojnie! Ani kroku! Spokojnie! No i gdzie usiądzie? Podnieś broń! Pomóż im, a ja twojej mamie. Stójcie! Ani kroku! Pomogę! Jedziemy! Drugie miejsce, skupić się na Roxon! To ciebie nie dotyczy, Spider-Manie! Miles, wróciliśmy. Nadia wiezie twoją mamę do szpitala. Co? Nic jej nie jest? Jakoś niefortunnie upadła na rękę. Nie przejmuj się, zajmiemy się nią. A co z tobą? Co robi Underground? Ten atak jest bez sensu. Myślałem, że chodzi im o Nufon, ale tu go nie ma. Muszę się dowiedzieć, co knuje Tinkerer. Okej. Podłączę się do twoich przyrządów. Spróbuję ci pomóc. Dobry pomysł. I Ganki? Dzięki, że pomogłeś mamie. Nie ma za co. Te świecidełka wam nie pomogą. Yeah.
Ranna. A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie? Michał, to nie to samo, co w ratuszu. Wszyscy są cali. Zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Entiende? Niedługo wrócę. Dam ci się nawet podpisać na gipsie. Okej, mamo. Zobaczymy się w domu. Te kiero. Wujku, wszystko w porządku? Tak. Próbowałem się z wami skontaktować. Gdzie jesteś? Lecę na most Braithwaite. Był tam wybuch! Dobra. Ale jak zjawi się Roxxon, to uciekaj, jasne? Będą szukali kozła ofiarnego. I Tinkerer im nie wystarczy. Dobrze. Będę uważać. Ten wybuch wyglądał groźnie. Muszę się śpieszyć. Plaza była tylko rozgrzewką. Albo zmyłką. Dalej, dalej! Nie ma strzelania do siebie, dobra? Interesuje nas Nuform. Zostawcie całą resztę! Pozbądźcie się go, a potem bierzcie ile uniesiecie! Stabilizuje Nuform. Podnij! Zajmijcie go. Widzieliśmy się dzisiaj! Gdybym
wcześniej się domyślił! To nie twoja wina, stary. Tak się cieszyłem, że ją widzę, że nie zwracałem uwagi! Muszę zwracać uwagę! Zabijemy cię! Nie ma lufarbo! Idźcie go! Jeszcze tylko kawałek! Czekajcie!
ja. Moje moce. Ja go wysadziłem. Wszyscy bezpieczni. Po wybuchu most zaczął jest się... Jest ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie! Nie jestem wrogiem! Co wy robicie? Ocalił nas! Ej, zostawcie go! Nagrywam to! Zostawcie go! Masz schować ten telefon! Miałeś schować ten telefon! No już! Ej, weź ją, zostaw go! Wynocha! Nie będę powtarzał! Ocaliłem nim! Co jest? Gdzie on jest? Czy spadł? Zapchnęli go? Co się z nim stało? Czy przypadkiem Roxxon nie miał służyć miastu? Chcieli mnie zastrzelić! W ogóle mnie nie słuchali! Nic ci nie jest? Nie wiem. Jest z nami dzisiaj Simon Krieger. Rozmawiamy o zniszczeniu mostu Braveway. Naprawdę chcę być po stronie nowego Spidermana, ale ta jego bioelektryczność zniszczyła własność Roxxon. No i zniszczyła most. Co oni wiedzą? Nie tak było. Finto Tinkerer ukradła Nuform. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po Dulce de Coco. Myślałem, że dasz sobie spokój. Niby dlaczego? Miałam walczyć o swój dom. I będę. Mogłaś zginąć. Nasza rodzina się nie poddaje. Przecież wiesz. Mamo. Dulce de Coco może być. Jeśli to nie problem. Żaden problem. Gdy otrzymałem moc, myślałem, że będę mógł wszystko naprawić. Robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem. I naprawisz to. Po swojemu. Ha ha!
Sytuacja robi się poważna, co? Ludzie jeszcze bardziej potrzebują teraz naszej aplikacji. Trzeba wymyślić krótszą nazwę. Dobre apki mają jednowyrazowe. Miles! W końcu się dodzwoniłem. O, hej Pete, co słychać? Widziałem wiadomości. Były po symkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Bajgiel został odkażony, co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest okej. Udało mi się odkryć, kto za tym stał i już nic takiego się nie stanie. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z symkariańskim. Dlaczego jest 7 różnych słów na łazienkę?